Dzisiaj ten radosny dzień dla mnie przynajmniej, bowiem prosiliście o danie na coś, co będzie jasno określało charakter kuchni polskiej. Dziczyzna. Dzisiaj sarna. Gulasz sarny, który jest bardzo prosty w przygotowaniu. Pokażę wam i opowiem, na czym polegają te generalne zasady, jeśli chodzi o przygotowywanie dziczyzny. Bo jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, mięso. Tym razem już mięso pokrojone, prawdopodobnie część udźca, łopatki, w kostkę. Ale żeby dobra dziczyzna wyszła, to trzeba ją ładnie zabejcować, zamarynować. I jest na to kilka sposobów. Dzisiaj marynata na bazie czerwonego wytrawnego wina. Zalewamy takie mięsko winem, bowiem bejca wtedy odnosi swój sukces, jeżeli długo z tym mięsem stoi, jeżeli to mięso ładnie się przemaceruje. Ale już możemy dodać kilka przypraw. Czosnek, plasterki. Jest wiele przepisów w kuchni polskiej mówiącej o tym, jak doprawić dziczyznę. Najczęściej są to jednak przyprawy kojarzone z deserami. Cynamon, kardamon albo właśnie goździki. Dzisiaj goździki do środka. Już do bejcy, żeby miały szansę oddać delikatnie i subtelnie aromat. Nie dodaję soli, nie dodaję nawet na razie cukru. Mięso dziczyzny samo w sobie, jak niektórzy mówią, jest delikatnie słodkie. Wykorzystajmy tę słodycz mięsa i w takiej postaci to mięso powinno postać. Idealnie by było, jakby postało 24 godziny. A ja robię tylko dania idealne. Dlatego już mam zamarynowane mięso. To do lodóweczki. A to z lodóweczki. I teraz to bardzo ładnie widać, co spowodowała bejca, co spowodowało wino. Kwaśne środowisko, które doskonale wpływa na mięso. Mięso kruszeje. Po drugie, zobaczcie, mnóstwo tego osocza z mięsa wyciekło do marynaty. Więc nie możemy też tej marynaty, broń Boże, wylać, tylko musimy ją, a nawet powinniśmy wykorzystać do całego gulaszu. Teraz takie mięsko trzeba odsączyć i przesmażyć. Wyjmujemy z marynaty. W żargonie kucharskim mówi się, że mięso zostało już raz spalone, w zasadzie upalone marynatą. Kwaśna marynata, generalnie, albo ostra marynata, jeżeli zostawicie ją na jedną dobę, powoduje, że białko mięsa już zaczyna się ścinać w tym kwaśnym środowisku. Dlatego też mięso uzyskujemy efekt czegoś, co my bardzo często robimy na patelni, czyli obsmażamy, zamykamy pory. W każdym kawałku takiego mięsa te pory już są zamknięte poprzez mocno ścięte marynatą białko. Osuszamy mięso, papierowym ręcznikiem najlepiej. Delikatnie osuszone mięso teraz wreszcie możemy doprawić solą, pieprzem. Opruszamy delikatnie powierzchnię mięsa mąką. Odrobina mąki potrzebna jest nam do tego, żeby gulasz później ładną fakturę uzyskał, ładną konsystencję. Nie za dużo tej mąki. Kolejnym elementem, który trafi do gulaszu, jest cebula. Cebula pokrojona w grubą kostkę, przesmażona razem z mięsem, idealnie się sprawdzi. Czym delikatniejsze mięso, mam tutaj na myśli albo comber z sarny, albo polędwiczkę z jelenia, tym krótsza marynata. Krótsza, czyli krótszy czas marynowania. Czym mięso bardziej poprzerastane tkanką łączną, udziec, łopatka, tym dłużej marynujemy, tym dłużej bejcujemy. Wtedy mięso po upieczeniu lub po uduszeniu jest delikatniejsze. Mocno nagrzany olej i obsmażamy kawałki mięsa. Ta sama zasada, którą często powtarzam przy okazji robienia gulaszu, to teraz jest ten moment, kiedy tak naprawdę decydujemy o tym, jak to mięso będzie smakowało. Bejca to jedno, ale kolor mięsa po usmażeniu to drugie. Czym ładniej przypieczone teraz, tym lepiej smakuje później. Jeżeli macie więcej mięsa, pamiętajcie, moi drodzy, żeby nie wrzucać tego wszystkiego naraz. Jedna powierzchnia, niezależnie od tego, czy robicie to na patelni, czy w takim żeliwnym naczyniu jak ja, to jest właściwa proporcja. W przeciwnym razie mięso zacznie się dusić od razu. Nie złapiecie tego koloru, o który tak naprawdę walczymy. Idealne. Kiedy mięso jest przesmażone, dodajemy cebulę. Cebula powinna się tak naprawdę tylko delikatnie zeszklić. Ja nienawidzę cebuli, która jest spalona. Chwilę tylko w tym tłuszczyku zaznaczona. Liść laurowy do środka. Jeszcze kilka goździków. Chciałbym, żeby to pachniało naprawdę korzennie. Wtedy jest dużo lepsze. No i sprawdzona papryka. Ostra, jeśli chodzi o pikantność gulaszu, to zawsze możecie sobie właśnie taką papryczką podbić. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Taka przypieczona, teraz dodana właśnie do duszenia, kiedy dodaliśmy cebulę, żeby ta papryka też złapała trochę temperatury, ognia i tego tłuszczyku. Ona smakuje dużo, dużo lepiej. Marynata, która została nam z mięsa. Oczywiście do wykorzystania i jeszcze odrobina wina, którą także podleję już gotowe mięso. Z mięsa powstanie dobry wywar, dobra baza do gulaszu. Dodatkowo wspomożemy to wszystko tutaj, bo to nie jest tylko wino, ale to jest wino z białkiem z mięsa, czyli kwintesencja tak naprawdę smaku. Warto to wykorzystać. Najpierw odrobina zwykłego, czerwonego, wytrawnego wina, żeby zdeglasować powierzchnię naczynia, żeby zdjąć wszystko to, co tam na
dole się przykleiło i marynata. Teraz musimy poczekać, aż wino częściowo odparuje, zmniejszy swoją objętość co najmniej o połowę i wtedy dolejemy tutaj odrobinę wody, żeby wyrównać poziom płynów i zostawimy to mięsko na minimum 1,5 godziny na wolnym ogniu, żeby ładnie doszło. To jakość mięsa tutaj decyduje bardzo mocno o tym, jaki otrzymacie gulasz, ale w przypadku tego, który ja robię i w przypadku sarniny, ryzyko jest minimalne. Mięso z sarny jest naprawdę delikatne i naprawdę wdzięczne, jeśli chodzi o przygotowania. Dziczyzna z winem. Mięso dziczyzny należy do mięs chudych. Dlatego też warto dodać troszkę tłuszczyku. Masło do gulaszu sprawi, że sos będzie bardziej aksamitny. I teraz już, kiedy wino odparowało mniej więcej do połowy objętości, możemy dolać tutaj porządną porcję wody. Pokażę wam jeszcze jeden dobry sposób tych, którzy na dziczyźnie znają się najlepiej. Myśliwych. Odrobina cukru. Ale chcę poczekać do samego końca, kiedy uzyskam odpowiednią konsystencję sosu. Ale odrobina cukru bądź miodu zmieni to danie w cudo. Teraz już tylko czas. Czekamy, aż mięsko będzie miękkie. 20 minut przed końcem duszenia dodamy tam grzyby. No i jeszcze jedna rzecz. Klasyka kuchni polskiej, klasyka kuchni domowej, klasyka kuchni mojej babci, czyli kluski do gulaszu. Ziemniaki przeciśnięte przez prackę. Najlepiej jest ugotować je albo uparować w skórce, a dopiero później obrać, jak już ostygną, i przecisnąć. Ziemniaki mączyste, takie, które mają w sobie dużo suchej masy. Babcia zawsze robiła w ten sposób, że dzieliła na 4, mniej więcej. Zawsze robiła to na oko. Podpatrzyłem ją. Tę czwartą część ziemniaków odkładała na bok i w to miejsce wsypywała mąkę ziemniaczaną. Troszkę soli, jedno jajo. Jedno jajo mniej więcej na 500 gramów ugotowanego pire ziemniaczanego. I teraz trzeba wyrobić ciasto. Jeżeli będzie wymagało tego, żeby dodać więcej mąki, to dodamy. Troszkę posypiemy. No i teraz wyrabiamy tak, żeby połączyć dokładnie tę mąkę ziemniaczaną. Najważniejsze, by było ładne, jednolite na przekroju. Piękne, gładkie. No i formujemy klasycznie. Oczywiście wielkość kluseczek zależy absolutnie od was. Ja zrobię dzisiaj nieco mniejsze. Wy teraz, jak ja będę robił 125 tych kluseczek, macie czas na subskrybowanie i polubienie kanału. Cyk. Kluseczki gotowe. Woda, a wróć. Delikatnie posolona. Dolejemy kluski. Gotujemy minuta, półtorej od momentu wypłynięcia ich na powierzchnię. Wyjmujemy ostatnią partię kluseczek. Pieczarki. Przesmażymy je dosłownie chwilę na mocno nagrzanym tłuszczu. W gulaszu mamy odrobinę sosu, która to idealnie sprawdzi się, jeśli chodzi o kluseczki. Nie chcę go nawet rozrzedzać zbyt mocno, ale trochę masełka. Jeszcze teraz, żeby złapać odpowiednią konsystencję, czemu nie? Przyprawy? Teraz już nie, już za późno. Sam gulasz jest gotowy. Pachnie bardzo mocno korzeniami. Trochę natki pietruszki i do gulaszu, i do kluseczek na pewno się przyda. Na patelni natomiast chciałbym podgrzać również kluseczki. Kluseczki, które powinny być podgrzane albo w sosie, ale wtedy stracą swój ładny wygląd. I lepiej będzie delikatnie, dosłownie obsmażyć je na odrobinie masła z pietruszką. Natka pietruszki do kluseczek i w dużej ilości do gulaszu. No dobra, wykładamy kluseczki dookoła, w środek gulasz. Trochę sosu. No i kilka elementów dekoracyjnych. Jeżeli spróbujecie i zrobicie i tak jak mi to danie będzie i wam smakowało, to pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. A wtedy pojawią się inne przepisy na dziczyznę. Jak u babci.